Turystyczna wiosna odbędzie się w trzech domach kultury, które znajdują się na terenie dzielnicy 10, a piknik sąsiedzki w związku z tym, że ten tegoroczny okazał się chyba jednak sukcesem, odbędzie się jako powtórka tego, co było w tym roku, w tym samym miejscu na osiedlu Kliny, w zbiegu ulicy Tronaszków i Homolacza. Dziękuję. Pan radny Krzysztof Podańczyk. Ja tylko chciałem ad vocem do Marcina, że jednym ze sponsorów cały czas była rada dzielnicy i tutaj się nic nie zmienia. Tak, to ja w takim razie też. Ja panie radny, po raz drugi? Tak, po raz drugi ostatni, wiem, pamiętam. Ja absolutnie nie atakuję, absolutnie nie wypominam. Natomiast chodzi mi o łączenie faktów. Festynu dzielnicy 10 jest parafianą, o nic więcej. I czy to jest kwota 9000 czy 900 zł, czy 11 tysięcy, to jest dla mnie kwestia drugorzędna w tym momencie. Nie chodzi tylko o to, że po prostu łączymy dwa bardzo ważne wydarzenia dla dzielnicy, zupełnie niepotrzebnie, moim zdaniem. Każdy ma prawo do swojego. Co nie zmienia faktu, tak jak ja mówię i podkreślam, że zagłosuję za tą uchwałą. Dziękuję. Dziękuję. Jest kolejne zgłoszenie. Pani radna Orzechowska. Ja chciałam zapytać, czy ta kwota 17850 jest na przyszły rok całościowa kwota na wydarzenia kulturalne? Czy pan radny chciał odpowiedzieć, autor uchwały? Według tego, co wiem, to jest to kwota przeznaczona właśnie w całości na tego rodzaju wydarzenia. Bo była 20 ileś. Została pomniejszona w związku z oszczędnościami miasta. Dziękuję bardzo. Wobec braku kolejnych zgłoszeń do dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Stwierdzam, że projekt został przyjęty. Kolejny druk numer 9 przez 291 przez 2012 autorstwa Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Nie ma referenta, nie masz państwa, tak? Ostatni następny. Czyli 10 też nie ma, tak? Nie. Zatem ogłaszam 3 minuty przerwy i proszę, jeśli możliwe, o nie rozpoznanie. Nie trzeba sterować? No tak, jeżeli państwo chcą, co to mają... Powiedzieli, że chcą. Nie. Powiedzieli, że tak. A czemu się nie chcą? Państwa, przerwa ogłoszona, 3 minuty, pana dam przerwę.